Warsztat Juliana Lei urządzony jest w kuchni. Składa się z kobylicy, klamry do wyginania łubu, ośnika, młotka i półokrągłego dłutka zastępującego świder. Materiałem na siewnicę i miarki są płaty łubu uzyskane z rozszczepionego za pomocą siekiery i klinów kloca drzewa osikowego lub wierzbowego. Płaty z przyciętych na odpowiednią długość klocy, to jest około 150 cm przy wyrobie siewnic i 80 cm, gdy przeznacza się je na miarki, wstępnie obrobione siekierą, mocuje wytwórca w kobylicy i obrabia ośnikiem, nadając im właściwą grubość umożliwiającą wyginanie. Miejsce maksymalnego wygięcia ścianek siewnicy, odmierzone dłonią od obu końców płata, cienia bardziej, aby ułatwić ich wygięcie i nadanie pożądanego owalnego kształtu. Materiał jest zbyt kruchy, by nie pękał i dał się łatwo wygiąć. Dlatego też ostrugane płaty łubu sparza w wodzie gotowanej w blaszanej rynience na piecu kuchennym. Gdy rozparzony koniec płata stanie się miękki i elastyczny, natychmiast wygina się go w klamrze zamocowanej w kobylicy. Następnie rozparza się drugi koniec i wygina jak poprzednio w miejscu przy obróbce odmierzonym i zestruganym ośnikiem. Po nadaniu owalnego kształtu zachodzące na siebie końce łubu unieruchamia drewnianymi kleszczami. Powtarzając te czynności, rozparzanie i wyginanie, wytwórca zużywa cały przygotowany materiał. Drewniane rozpórki utrzymują do czasu wyschnięcia drewna nadaną podczas wyginania formę. W podobny sposób co siewnice, ale z krótszych i węższych płatów łubu wyrabiane są miarki. Po wygięciu mają one kształt okrągły, dlatego też przy obróbce ośnikiem nadaje się płatom jednakową grubość na całej długości. Całe płaty również rozparza się w wodzie. Aby utrwalić nadany kształt, przygotowane półprodukty odstawiane są do przeschnięcia na okres około tygodnia. W tym czasie przygotowuje się deski na dna oraz rękojeści do miarek.
Po wyschnięciu partii siewek i miarek następuje ich ostateczne wykończanie. W miejscu złączenia ścianek wycina się półokrągłym dłutkiem otwory na kołeczki. Według wywierconego rdzenia przygotowuje się kołeczek odpowiedniej długości, zaopatrzony w szeroką główkę i stożkowate zgrubienie na końcu, które po wciśnięciu kołka w otwór mocno zwierają oba końce ściany. Pozostaje jeszcze wprawienie dna. Dopasowuje się je do każdej siewnicy i miarki z osobna. Na koniec wierci się jeszcze dwa otwory na sznur do zawieszania siewnicy. Miarka zaopatrywana jest w rękojeść. Przygotowana wcześniej, dopasowywana jest teraz do grubości ścianek. Osadza się ją na miejscu kleszczy i przybija gwoździkami. W ten sposób rękojeść łączy jednocześnie zachodzące na siebie końce ścianek.
Miarki wykonywane w różnych wielkościach, odpowiadających tradycyjnym miarom, używane są do dzisiaj do mierzenia i przesypywania ziarna. Coraz rzadziej już sprzedawane na targach siewnice i miarki, obok wyrobów bednarskich i zabawek, przypominają o rozwiniętym niegdyś na terenie Rzeszowszczyzny wiejskim rzemiośle drzewnym.